Technikum oraz Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół nr 1 w Kozienicach zyskały wysokie noty w tegorocznym rankingu perspektyw. Ranking ten jest najbardziej prestiżowym zestawieniem szkół średnich w kraju. W tegorocznym wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników. Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji tych placówek były wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. Uwzględniono te jak co roku sukcesy szkół w olimpiadach oraz w przypadku techników wyniki egzaminów zawodowych. W ogólnopolskim rankingu techników, w którym przypomnijmy wzięto pod uwagę 1743 placówki, zespół szkół nr 1 w Kozienicach zajął 168 miejsce, zyskując tym samym srebrny znak jakości. Proszę zauważyć, że znalazło się w 10% najlepszych szkół w Polsce. Na Mazowszu dało nam to 25 pozycję, a w delegaturze radomskiej czwartą. I muszę powiedzieć, że technikum zawsze cały czas trzyma poziom. Faktycznie w 2018 roku technikum to zajęło 265 miejsce, w 2019 było to miejsce 186, a w 2020 294. Dobrze w rankingu wypadło też liceum ogólnokształcące zespołu, plasując się na 426 miejscu i dzięki temu również zyskując srebrny znak jakości. Bo ktoś tam powie, że co to jest 426 miejsce? Jeszcze raz przypominam, to jest spośród 2186. To świadczy, że nasza szkoła znalazła się w tych 20% najlepszych szkół w Polsce. Wynik ten dał liceum ogólnokształcącemu w województwie mazowieckim 95. miejsce na liście najlepszych szkół, a w regionie radomskim miejsce siódme. Jak podkreślił Ryszard Zając, dyrektor Zespołu Szkół w Kozienicach, nie udałoby się osiągnąć takich wyników, gdyby nie zaangażowanie zarówno uczniów, jak i nauczycieli. To myślę, że świadczy dobrze o naszej szkole, o nauczycielach, którym tutaj zresztą muszę. Podziękować. Nauczyciel najlepszy nie zrobi nic, jak uczenie chce się uczyć. Więc to pokazuje, że przychodzą do nas ambitni ludzie, którzy po prostu chcą się. Uczyć. Dyrektor zespołu szkół w Kozienicach zauważył też, że obie placówki bardzo poprawiły swoje miejsca rankingowe względem 2020 roku i liczy na to, że poziom ten będzie się utrzymywał. A jak w rankingu wypadły inne szkoły z terenu powiatu kozienickiego? Liceum Ogólnokształcące w zespole placówek oświatowych i szkół w Magnuszewie zajęło 853 miejsce, zdobywając brązowy znak jakości, podobnie jak pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, które uplasowało się na 895 miejscu.